Hej, cześć, witajcie z tej strony z Masło. Dziś będę budował komputer dla mojego kuzyna. To jest jego starszy PC i dzisiaj zajmiemy się w sumie kompleksowym upgrade'em, bo tak naprawdę tylko kilka części będziemy z tego starszego PC-ta przerzucać do nowego. Część z Was w ogóle może kojarzyć, że jakiś czas temu miałem film, kiedy to ulepszałem komputer kuzynowi. Był to kuzyn Krzysiu. Dzisiaj budujemy kompa dla kuzyna Wojtka, jego brata. A z racji tego, że Wojtek mi bardzo dużo pomaga przy samochodach, czy Wojtek też czasami robi jakieś customowe rzeczy z metalu na moje zamówienie, bo Wojtek jest metaloplastykiem, tak to się nazywa, Kamil? Tak, Wojtek robi takie również budowle w metalu, też pracuje czasami w SolidWorksie, ale też lubi pograć sobie w gry, więc dzisiaj będziemy robili taki komputer dla niego, który pewnie będzie dobrze działał w CAD-zie i także będzie dobrze działał w grach, w które Wojtek będzie chciał sobie pograć. Ogólnie jeden zbiorczy link będziecie mieli do części, które wykorzystam w nowym PC-cie, więc jeżeli coś przykuje Waszą uwagę, to możecie sobie sprawdzić link w opisie, tam będziecie mieli wszystkie ceny w razie czego. Ceny, jak wiecie, teraz się dość szybko zmieniają, dlatego nie mówię ich na filmie, tylko zostawię je Wam w opisie. No i nie przeciągając, otwórzmy tego kompa i zobaczmy, na czym Wojtek obecnie pracował i grał. Kultowe chłodzenie Fortis 3. Pod kultowym Fortisem znajduje się i7 czwartej generacji, konkretnie 4790K. Płyta główna oczywiście Z97, która umożliwia podkręcanie, mimo tego, że Wojtek wprawdzie no, nigdy z podkręcania procesora nie skorzystał. Mamy 16 GB RAMu DDR3 w dwóch kościach. Karta graficzna myślę, że rzuci Wam się tutaj w oczy. Jest to 2060 Super, którą Wojtek kupił gdzieś, nie wiem, chyba z półtora roku temu. No i myślę, że kolektywnie chyba wszyscy możemy zgodzić się, że to był naprawdę bardzo dobry deal w tamtym czasie, biorąc pod uwagę ceny kart dzisiejszych. Zasilacz Corsera TX650M, który Wojtek wymieniał jakoś kilka miesięcy temu, bo poprzedni zasilacz mu padł, więc taki mu doradziłem i w sumie jego też będziemy transferować do nowego kompa. Zasilacz jest w miarę nowy, więc no, nie ma specjalnie sensu wymieniać go na nowszy. Jak kiedyś ceny kart wrócą do normy i Wojtek sobie zmieni, to sobie wtedy może wymienić zasilacz na mocniejszy. Słuchajcie, obudowa fajna od Zalmana. I słuchajcie, jeszcze taki relikt przeszłości, napęd DVD, coś z czego no, już niewiele graczy w dzisiejszych czasach naprawdę korzysta, więc fajna sprawa. No i dobra, słuchajcie, jak wiemy, na czym Wojtek pracował, to nie przeciągając, bierzmy się za budowanie nowego PC-ta. O, i zobaczcie, mamy nasze pudełeczko z częściami, no i bierzemy się za budowanie. Płytkę mamy Gigabyte Z690 Gaming X z pamięciami DDR4. Taka to jest podstawowa płytka, jedna z tych tańszych Z690, ale jak sami widzicie, nawet w tym wydaniu ma całkiem sporą sekcję zasilania, ogromne radiatory, całkiem sporo złącz M2 i całkiem też rozsądną ilość portów, więc myślę, że Wojtkowi bez problemu wystarczy na parę dobrych lat. Wojtek wybrał sobie jako procesor i7-12700KF, czyli wersję bez zintegrowanej karty graficznej, no bo tak czy siak ma RTX-a. i7 bardzo spoko, 8 rdzeni wydajnych, 16 wątków, a do tego 4 rdzenie energooszczędne, tak zwane efficient. No więc taka i7 12 generacji to będzie naprawdę spory przeskok względem 4 generacji. Zobaczycie zresztą potem na benchmarkach. Mocowanie procesora. Tutaj znajduje się taki maciupki trójkącik. Widzicie, tutaj mamy na IHS-ie trójkącik i dodatkowo tutaj jeszcze mamy na płytce. Tu mamy nasz socket na płycie, tutaj znajduje się trójkącik. No i słuchajcie, otwieramy sobie nasz socket. Tutaj sobie to delikatnie otwieramy, uważamy na piny i trójkącikiem do trójkącika normalnie wkładamy sobie procesorek, nie dociskamy go absolutnie, zamykamy sobie nasz sokecik, ale generalnie plastik powinien odskoczyć albo sami go możemy sobie wyciągnąć, no i nasz procesor siedzi w sokecie. Kamil mi teraz właśnie powiedział, że bardzo dużo zdrobnień używam w tych zdaniach. Nie, no tak faktycznie, jak sobie myślę, to zdrobnienia są wkurzające. Dobrze, będę się pilnował, obiecuję. Ale położyłbyś się w śpiulkolocie? Nikt tak nie mówi. Kosteczki mamy... Kurwa, znowu zdrobnienie. Kości mamy od Corsera. No tak, na bank. Czekaj, coś mi się w głowie poprzewracało. Kości mamy od Kingstona, są to Fury Renegade, 3600 MHz CL16, więc bardzo fajne, żadnego RGB, bo po co komu to. Jeżeli chodzi o wkładanie kości do slotu, zawsze należy sprawdzić sobie manual. Tu akurat mamy fajnie info od razu na płycie, że te sloty mamy akurat wypełnić jako pierwsze, tutaj widzicie mamy first. Dobra, czyli wkładamy sobie tutaj do tego slotu, pyk, dociskamy, żeby zaskoczyło, wkładamy sobie tutaj, pyk, żeby zaskoczyło i voilà.
Słuchajcie, jeszcze odpowiadając na pytanie, czemu DDR4, a nie DDR5? Robiłem testy wydajności. Różnice między DDR4 a DDR5 póki co są naprawdę marginalne. Link będziecie mieli w karcie. No a poza tym DDR5 są zdecydowanie droższe niż czwórki i tak naprawdę bardzo ciężko je kupić, przynajmniej w momencie publikacji tego materiału. Dysk mamy 970 Evo Plus od Samsunga, jeszcze na PCI Express generacji trzeciej. Generacji czwartej był sporo droższy, a Wojtkowi aż tak nie zależało na szybszych transferach. Dysk zamocujemy tutaj pod radiatorem, ale tutaj wymienimy Wojtkowi, bo tutaj jest zawsze najbardziej upierdliwy z tą gównianą śrubką. Zamocujemy Wojtkowi takie sprytne, to jest taki plastik z płyty MSI wprawdzie, że można bezśrubkowo zamocować dysk, zaraz Wam pokażę. No i teraz sobie dysk po prostu mocujemy do slotu, robimy sobie tak. No i teraz sobie po prostu tym plastikiem blokujemy, cyk, i nasz dysk jest zamocowany bezśrubkowo. Dlaczego wszyscy tego nie stosują? No i tutaj jeszcze mamy elegancki termopadzik na dysk, także nasz Samsung powinien być nice and chill, jak to mawiają, czyli sobie zamocujemy go tutaj. Właśnie ściągnąłeś folikę z termopadziku. To jest poza mną, ja nie wiem, co ja robię nie tak. Wojtek miał w swoim kompie Fortisa 3, a tutaj mu ładujemy Fortisa 5 wersji Dual Fan, w ogóle świeżynka na rynku. I powiem Wam taką ciekawostkę. Tak naprawdę wszystkie części do kompa Wojtka mam w studiu już od 2 tygodni, tylko mieliśmy problem w ogóle ze zorganizowaniem chłodzenia. Początkowo planowaliśmy włożyć inne chłodzenie, ale ramek tych adapterów na nowy socket LGA 1700 nie ma w całej Europie jeszcze do tego chłodzenia innego, które chcieliśmy użyć, więc akurat fajnie, że wyszedł ten Fortis, to jego użyjemy. Słuchajcie, w ogóle ja pierwszy raz oglądam teraz, że tak powiem, in person Fortisa 5, bo to jest naprawdę nowa rzecz. Jak sami widzicie, teraz ciepłowody idą nie w jednej linii, tylko jakby są wszystkie od siebie oddalone po to, że jak przepływa przez nie powietrze, to dodatkowo się chłodzą. Z tego co widziałem na testach u Black White'a, to naprawdę rewelacyjnie sobie radzi to chłodzenie, zwłaszcza z dwoma wentylatorami, więc myślę, że taką i7-kę bez problemu damy radę schłodzić takim eleganckim chłodzeniem. No i co ważne, też jest ciche, więc Wojtkowi nie będzie tam brzęczało koło ucha. Zmocowałem tego Fortisa 5. Powiem Wam, mocowanie poprawili zdecydowanie względem trójki. Mocowanie wentylatorów też, z którym zawsze do głowy dostawałem. Ogólnie bardzo na plus mnie zaskoczyło to chłodzenie z takich pierwszych wrażeń. Jeżeli będzie też miało wydajność taką jak widziałem, to już w ogóle będzie super akcja. Jak mówiłem wcześniej, Wojtek bardzo często mi pomaga z jakimiś różnymi rzeczami, więc pomyślałem, że zrobię mu mały prezent i dostanie ode mnie obudowę. Więc Wojtek dostanie ode mnie obudowę NZXT H510 Flow. Robiłem jej recenzję na rozpaczkowaniu i całkiem rozsądnie wypadła, szczerze mówiąc. Więc myślę, że Wojtkowi będzie bardzo dobrze służyła. No i też z nim konsultowałem i wygląd mu się spodobał. I jako taki mały bonus dorzucimy Wojtkowi 2 140mm wentylatory Corsera na front, bo standardowo w tej obudowie znajduje się tylko jeden 120mm. Dobra, i ładujemy naszą płycię tutaj. No, jak sami widzicie, karcioszka jest troszeczkę zakurzona, więc ją najpierw przeczyścimy, zanim ją włożymy oczywiście do nowego kompa i to samo zresztą zrobimy z zasilaczem, żeby było wszystko ładne i świecące. No, Wojtek jeszcze nie ściągnął folijki. Pewnie nie widział, że tutaj jest nawet. Więc ją ściągniemy, żeby się nie została tutaj na zawsze, bo to takie czasami potem, o widzicie, że już to źle schodzi. Im później, tym gorzej. Finalny efekt komputera moim zdaniem prezentuje się bardzo spoko. Nie ma tutaj żadnych krzyczących diod RGB poza podświetleniem karty graficznej. Mam nadzieję, że ten komputer, tak jak i w sumie poprzedni, wystarczy Wojtkowi na kilka lat pracy, no i zabawy w grach. Wojtek też poluje na nową kartę graficzną, która też na pewno pozwoli rozwinąć skrzydła i 7C 12 generacji w przyszłości. Mimo to, że karta graficzna de facto pozostała taka sama jak w jego poprzednim kompie, tak jak zresztą sami za chwileczkę zobaczycie, no to wydajność w grach, w które Wojtek gra, uległa znacznej poprawie. Wojtek przede wszystkim gra w gry takie jak Minecraft, League of Legends, CS, ale także gra w GTA 5 czy Red Dead Redemption 2. No i w sumie w tych tytułach, które wymieniłem, to wzrosty są najbardziej zauważalne, ale do testów dorzucę też gry, które zwykle testuję przy testach komputerów i kart graficznych. Zacznijmy jednak od testów syntetycznych, które cóż, no mówią same za siebie. W Cinebenchu R23 nowy komputer jest ponad 4 razy mocniejszy od poprzednika, no i to są cyferki, na które aż się chce popatrzeć. Ogromne przyrosty widać także na kompresji plików przeprowadzonych w programie 7-Zip. Wzrost wydajności wzrostem wydajności, ale mamy tutaj też do czynienia ze wzrostem poboru prądu. Nowy procesor zgłasza pobór o prawie 100 W więcej przy maksymalnym
maksymalnym obciążeniu. Przeprowadziłem dla Was też testy w 3D Mark Time Spy. Przyrost ogólnej oceny wynosi około 1500 punktów, czyli no nie jest to jakoś powalająco dużo. Natomiast gdy popatrzymy sobie na wydajność CPU, no to jest ona prawie 3,5 raza większa. No dobrze, ale jak to przekłada się na faktyczne gry? Gry przetestuję w rozdzielczości 1080p. Dlaczego w takiej rozdzielczości? Odpowiedź jest dość prosta, bo po prostu Wojtek ma monitor 1080p, 144 Hz, no i na takiej rozdzielczości zwyczajnie gra w gry. Startujemy z Counter-Strike'iem Global Offensive i cóż, no wyniki nie powinny nas zaskakiwać. Nowa i7 totalnie rozjechała starą. CS jest to gra bardzo mocno nastawiona na procesor, więc tutaj takie przyrosty absolutnie nie powinny nas dziwić. Cyberpunku 2077, którego ustawiłem na ustawienia Ultra, cóż, przyrosty nie są jakieś powalające, powiedziałbym, że są nawet bardzo małe. Cyberpunk bardzo mocno obciąża kartę graficzną i głównie na niej bazuje, stąd tak niewielkie przyrosty. Zresztą podobnie sytuacja wygląda w przypadku Doom Eternal, gdzie silnik id Software jest bardzo dobrze zoptymalizowany pod słabsze procesory, no i w tym konkretnym tytule wyniki są naprawdę bardzo niewielkie. Natomiast sytuacja nieco inaczej wygląda w Forzie Horizon 5, gdzie na ustawieniach Ultra mamy wzrost o prawie 20%. Wartości 1% low na nowej maszynie są prawie takie same jak wartości średnie na starej maszynie. W GTA 5 wynik mamy ponad dwa razy lepszy, bo jest to gra, która również mocno korzysta z procesora, a nawet powiedziałbym, że z wydajności pojedynczego wątka. Tutaj na nowym PC-cie możemy bez problemu liczyć na 187 klatek na sekundę średnio przy wartości 151 1% low. Całkiem niezły wzrost. W Red Dead Redemption 2 możemy zauważyć, że na starym PC-cie karta była rzeczywiście nieco ograniczana. W przypadku nowego mamy wzrost o 25%. Uzyskujemy 95 klatek na sekundę średnio. Wiedźmin 3 to zresztą dość podobna historia, bo tutaj możemy liczyć na wzrost w okolicach 30%. 110 FPS-ów jesteśmy w stanie uzyskać na nowej maszynie. I na tych przykładach zobaczyliśmy de facto dwie rzeczy. Pierwszą rzecz to taką, że i7 czwartej generacji pomimo wielu lat na karku dalej całkiem nieźle sobie radzi i wiele gier jesteśmy w stanie ogrywać na naprawdę komfortowej ilości klatek na sekundę i tak naprawdę praktycznie każdą grę, jaką znajdziecie tu i teraz, dalej będzie działała na takiej i7. Natomiast drugą rzecz, jaką możemy zauważyć, to to, że pomimo tego, że okej, i7 czwartej generacji tu i teraz radzi sobie jeszcze całkiem nieźle, no to już na przykład takiego RTX-a 2060 Super była w stanie ograniczać. W niektórych tytułach o jakieś 20-30%, a w bardziej ekstremalnych przypadkach mogliśmy zobaczyć ogromne przyrosty, takie jak na przykład w CS-ie czy w GTA 5. Trzeba też pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy. Ten komputer został zbudowany w ten sposób, żeby Wojtkowi umożliwić ścieżkę upgrade'u w momencie, gdy ceny kart graficznych, miejmy nadzieję, w końcu wrócą do normalności. Wtedy Wojtek bez obaw będzie mógł sobie wziąć jedną z najmocniejszych kart graficznych na rynku, wrzucić ją do swojego peceta i pozwolić rozwinąć skrzydła nowej i7. Zerknijmy sobie jeszcze na temperatury. Przy pełnym obciążeniu Fortis 5 daje radę. Mamy okolice 85 do 90 stopni na CPU. I ktoś powie, że hej, 90 stopni na CPU pod pełnym obciążeniem to dość sporo. I tak, będziecie mieli rację, to dość sporo, ale pamiętajcie też, że i7-12700KF wciąga blisko 220 prądu, no i gdzieś to ciepło trzeba odprowadzić. I na i9, która wciąga około 240 W, ja na IO 360 mm uzyskiwałem temperatury też gdzieś w okolicach 90 stopni. Więc jak na chłodzenie powietrzne uważam, że Fortis 5 mimo wszystko poradził sobie bardzo dobrze, a powiedziałbym nawet wręcz rewelacyjnie, jeżeli weźmiemy pod uwagę jego cenę okolic 220 zł. Natomiast przy teście 3D Marku karta graficzna osiągnęła okolice 80 stopni, no ale procesor przez większość czasu siedział wyluzowany, no bo wąskie gardło jest po stronie karty graficznej w tym przypadku. No i to tyle. Ja czekam, aż Wojtek przyjedzie sobie odebrać swojego kompa. Mam nadzieję, że znowu będzie mu służył ten komputer ładnych parę lat, tak jak jego poprzednik. A jeżeli Wam podobał się tego typu materiał, to pamiętajcie, żeby subskrybować, bo niedługo będę budował komputery z tak zwanym Custom LC, czyli niestandardowym chłodzeniem wodnym, więc to będzie dość ciekawa przeprawa.
Tyle z mojej strony. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. BIOS.